Trudniejsze są obowiązki pomeczowe, autografy, zdjęcia i tak dalej, czy jednak boiskowa robota przez 90 minut przy startowej 13? Zdecydowanie mecz, na pewno. Ciężki mecz dzisiaj dla nas, dobrze zorganizowana drużyna rekordu. Mieliśmy dzisiaj problem z budowaniem ataków, ale też myślę poszczególna forma naszych zawodników dzisiaj nie była najwyższa, ale to też miał na to wpływ na pewno to, jak rekord był przygotowany do tego spotkania, dlatego gratulacje dla rekordu za dzisiejsze zwycięstwo. Czyli jeśli dobrze rozumiem, organizacja gry gospodarzy, to był klucz zwycięstwa Bielszczan. Mieli swój pomysł na ten mecz, wiedzieli, w których sektorach chcą nas atakować, było to widać z boiska, także myślę, że to miało duży wpływ na to, ale też mamy na pewno zawodników w drużynie, którzy powinni ten ciężar takiego meczu unieść, a dzisiaj było troszkę z tym różnie. Wojciech Dragon, teraz błąd, popatrzmy, Szymon Wróblewski, jak rozwiąże to Wróblewski sam. Wróblewski zablokowany, jeszcze nie koniec, Wróblewski strzał, gol! 1-0 dla rekordu Bielsko-Biała, Szymon Wróblewski zdobywcą bramki, a więc drugi stracony gol gości w tym sezonie. Taki, a nie inny rezultat końcowy tego spotkania poniekąd otwiera nową odsłonę w rywalizacji o szczyt tabeli. No tak, my chcemy na koniec sezonu być w górnej części tabeli, na razie tam jesteśmy, zobaczymy. Nie mówię o pierwszym miejscu, mówię o czołówce, tak? Także na tą chwilę się to wpisuje. Każdej z tych drużyn życzę na pewno dobrej rywalizacji na boisku. Tak, dzisiaj twardej, męskiej, resztę zostawimy umiejętnością danej drużyny. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia znów przy startowej. Dziękuję bardzo. Filip, przyznaj, kiedy dowiedziałeś się po raz pierwszy od trenera Dariusza Mruska, że przeciwko LKS-owi Goczałkowice wychodzisz w podstawowym składzie? Dowiedziałem się w piątek po treningu. Nie przeczuwałeś wcześniej? Po środowym domyślałem się, aczkolwiek po piątkowym już wiedziałem na 100%. Przez pana noc? Powiedzmy, że przez pana. Wiedziałeś, że przyjdzie ci grać głównie naprzeciwko legendzie polskiej piłki nożnej Łukaszowi Piszczkowi. Czy jakieś specjalne przygotowania, nie wiem, mentalne przed starciem z Łukaszem Piszczkiem? Przygotowań mentalnych nie było, ale wiedziałem, że na niego będę musiał zagrać. I jak rywalizowało się na murawie przy startowej 13? Zagrałem moim zdaniem dobry mecz, no i oby tak dalej. No, oby częściej w podstawowym składzie, jak najwięcej minut w trzeciej lidze. No tak, to był pierwszy mecz w podstawowym składzie. Debiutowałem sezon temu, a w tym sezonie to był pierwszy mecz. A gdybyś miał dedykować tę wygraną komuś bliskiemu? No na pewno rodzinie, zdecydowanie. Powodzenia i trzymamy kciuki za dalsze postępy. Dziękuję bardzo. Zgodnie z oczekiwaniami i przewidywaniami, nudów nie było przy startowej w starciu rekordu z LKS-em Goczałkowice. No tak, fajnie, że taki mecz, że przyszli ludzie, że gdzieś też spotkały się dwie drużyny z czuba tabeli, że nie było jakichś szachów, tylko jedni i drudzy chcieli grać w piłkę, jedni i drudzy chcieli atakować. Było dużo sytuacji, myślę, że po naszej stronie zdecydowanie więcej i co najważniejsze, fajnie, że 3 punkty zostają w domu. A nadspodziewanie otwarty futbol zaprezentowaliście od startu tego spotkania. No tak, taki mieliśmy plan, żeby podejść wysoko i pokazać, że gramy u siebie i że gramy o pełną pulę i nie pękamy przed nikim, przed żadną drużyną, która tu przyjeżdża i fajnie, że się udało, bo gdzieś tam z tego pressingu mieliśmy swoje sytuacje i mogliśmy wcześniej zamknąć ten mecz. Piłka teraz Zaputa, Nowak i Furczyk tutaj przeszkadzali. I teraz Zaputa do Muchy. Mucha będzie sam na sam ze Szczuką, popatrzmy. Szczepan Mucha. Mucha jednak dogrywa, 2-0. Tomasz Nowak. Kapitalna akcja rekordu, kapitalna kontra i mamy drugiego gola dla gospodarzy. Chciałbym pochwalić trenera Mruska. Cały czas ten mecz był nastawiony, bardzo chwalimy Marcina Wróbla. Rekord grał dużo z Janem Ciućką na takich dochodzących piłek. Tutaj ta cała akcja się zaczęła od tego, że po raz kolejny w tym meczu Marcin Wróbel tą piłkę przytrzymał, szybko zgrał. Oczywiście wcześniej, później kapitalne podanie prostopadłe. I wiesz co, Muszka widział od początku tego Tomka Nowaka. Na moment wróćmy do gola numer 2 w tym spotkaniu. Rozumiem, że to majestat profesora zespołu spowodował, że Szczepan Mucha, mając doskonałą sytuację, dostrzegł będącego w jeszcze lepszej sytuacji Tomasza Nowaka. No tak, ciężko jest Muszkę dogonić przede wszystkim, więc Muszka chyba poszanował stare kości kolegi z drużyny, że przebiegł tak daleko i fajnie, że dograł, bo gdzieś tam ta bramka na pewno nas uspokoiła. Szkoda, że nie dopiął trzeciej bramki, bo miał jeszcze jedną okazję, ale co, gramy dalej i tak jak dzisiaj jest taki dzień, że możemy się pocieszyć, ale za chwilę mamy kolejne spotkanie i trzeba już zejść na ziemię.
No na przykład finał pucharowy już w środę po południu z GLKS-em Wilkowice. No dokładnie tak o tym meczu mówiłem. My nikogo nie lekceważymy i żadnego meczu nie chcemy odpuścić. I tak jak mówię, dzisiaj jest dzień, żeby się pocieszyć, bo jak to ktoś kiedyś powiedział, oddajmy cesarzowi to cesarskie i mamy czas, żeby się pocieszyć, ale od jutra trzeba zacząć już spokojnie się przygotowywać do kolejnego meczu.